Witajcie w kolejnym odcinku z Zaginięcia Ethana Cartera. Dzisiaj przemierzymy tą oto kopalnię. Przynajmniej tak to wygląda. Wygląda jak kopalnia. Ale zanim, zajrzyjcie na Facebooka, na grupę Kurczaki Iwana, macie ją w opisie. Na pewno coś dla siebie tam znajdziecie. I będziecie na bieżąco z tym, co wrzucam poza filmami. Bo tam jest tego troszeczkę więcej. Są screeny. O, jest ta brama. Są screeny, są różnego rodzaju inne rzeczy. Wy również rzucacie ciekawe posty. Także zapraszam wszystkich na grupę Kurczaki Iwana oraz zachęcam was do komentowania oraz zostawiania łapek pod filmem. Czy to w górę, czy to w dół, jak uważacie wedle waszego uznania. A tymczasem bierzemy się za The Vanishing of Ethan Carter. Zaczniemy od lizania tekstur. Bo po prostu muszę. Sami chyba rozumiecie. Nieczęsto widzi się coś tak zrobionego jak Ethan Carter. Więc od czasu do czasu trzeba polizać jakąś teksturę, a ja uwielbiam. Szczególnie w tej grze. Bo wszystko w tej grze wygląda po prostu cudownie. Dobrze, idźmy do przodu. Jesteśmy w kopalni. Poruszamy się bardzo powoli z tego, co widzę. Możemy biec? Możemy biec, ale nie będę biegł. Dobra, jesteśmy na rozdrożu. Tutaj jest droga zabita deskami. Pójdźmy pierw w prawo. Tutaj też widzę drogę zabitą deskami. Już chodzimy, widzę, z normalną prędkością. Tutaj też już nic nie ma. Ciekawe, co generuje elektryczność w tej kopalni. Że jest tutaj wszędzie światło. Dobrze, chyba musimy iść tędy. Innego wyjścia nie widzę. Rozglądam się, by czegoś nie pominąć. Okej, tam widzę jakieś duże pomieszczenie chyba w oddali. Chociaż tu kolejne rozdroże. Pójdźmy pierw w lewo. A, tutaj jest chyba ta winda. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, możemy jechać w dół. Okej, ale zanim, to pierw pójdziemy sobie tutaj. Nie, tutaj nic nie ma, ślepa uliczka. Dobrze, więc musimy jechać w dół, jeszcze niżej. Wybaczcie za te hałasy w tle. Jakiś duży pojazd porusza się na dworze. Okej, zjeżdżamy w dół. Kurde, i to bardzo w dół. Nie lubię jeździć w dół w filmach, w grach. Zastanawiam się, co generuje prąd i oświetlenie. Okej, jesteśmy na dole kopalni. I znów rozdroża. Jedno w lewo. Tutaj będzie ślepa uliczka. Dzięki wszystkim. Dobra, idźmy dalej. W prawo mamy ślepą uliczkę. W lewo bodajże też, z tego co widzę. Chyba tak. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest ciemno strasznie. Dobrze, więc musimy iść do przodu. W takim bądź razie idziemy coraz niżej, co mnie dość mocno niepokoi. Tak jak powtarzam niejednokrotnie, nie znoszę chodzić w dół. Pierw uliczki po bokach. Obie ślepe, nic tutaj nie ma. Dobra, tamta nie jest ślepa, to pewnie ta do przodu jest ślepa. Tak, zgadłem, ale muszę tu iść. Dlatego, żeby zobaczyć, czy czasem czegoś tutaj nie ma. Tak, oświetlenie troszeczkę tutaj wariuje, widzę, w tej grze. Ogromne te tunele. O, słyszę jakąś muzykę.
Czyli chyba gdzieś dotarliśmy. Widzę tory wagoników kopalnych. To mi pewną lokację przypomina z Tomb Raidera Underworlda. Była też tam taka lokacja. Tutaj mamy, o właśnie, mamy tutaj stojak. Stojak na kilofy. Puste miejsce. Kilof. Gdzie może być kilof? Na pewno nie tam. Pewnie gdzieś tutaj. Niestety ciemno. Więc nic nie zobaczymy. Jest w jakimś ciemnym miejscu. Tutaj będzie ślepa uliczka zapewne. Ciemna, bardzo ciemna ślepa uliczka. Dobrze, czyli musimy znaleźć kilof, tak? Kolejna winda, ale widzę, że tutaj jest zalane to pomieszczenie. Pewnie trzeba będzie odpompować wodę do góry. Czy ta winda się otworzy? Zbadaj. Uszkodzony zamek od zewnątrz. Ofiara utopiona. A faktycznie jest tutaj osoba. Potknij. Póki co niewiele zobaczymy. Dobrze, utopili kogoś windą. Okej, rozumiem. Musimy teraz rozwiązać zagadkę tej ofiary. Jakieś dziwne dźwięki w tle. O, tutaj jest wagonik kolejowy. Coś na nim jest. Mogę na niego wejść. Pewnie będę mógł nim jechać, ale zanim to zrobię, to chciałbym zobaczyć to miejsce, w którym znajduje się niby ten kilof i zobaczyć, czy da się tam dostać. Tutaj nic nie ma. To jest gdzieś tam na górze, tak? Albo na tym... Nie, wydaje mi się, że to jest chyba jednak tam. Tam będzie ten wagonik. Spróbujmy pierw do tego wagoniku wsiąść i spróbujmy... No, nie pojedziemy nim nigdzie, bo widzę, że oba wejścia są zawalone. Poza tym wagonik jest wyłączony. Aha, mogę go włączyć. Okej, oświetlił nam coś. Ten wagonik będzie chyba bardziej służył jako oświetlenie niż jako pojazd do poruszania się. Tak, dalej nie pojedziemy. Spróbujmy jechać ze przodu, może uda nam się przebić przez tą blokadę, ale wątpię. Najprawdopodobniej wagonik ma służyć do... A, udało nam się przebić. Okej. To chyba jedziemy w złym kierunku. Chociaż nie, możemy to miejsce objechać dookoła. Czekajcie. Chyba teraz dopiero pojedziemy do przodu. Tak jest. Tutaj mamy coś. Tutaj jest chyba ten nasz kilof. Zahamujmy. Muszę chyba troszeczkę wycofać, żeby był oświetlony. Dobra, wysiądźmy. Tak, to jest kilof. Mamy kilof. Jest coś na nim? Niezwykłego? Nie, raczej nie. Ktoś po prostu zniszczył tutaj ten przełącznik cały. Dobra, wsiądźmy do tego wagoniku, spróbujmy jechać dalej.
Albo w sumie, dobra, czekajcie, idę odłożyć ten kill-off. To by była pierwsza rzecz, którą byśmy zrobili. Zobaczymy, czy po dotknięciu tych zwłok otworzy nam się większy obraz. Okej, okay, kill-off odłożony. Co teraz? Jest, to wszystko. Szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Mędrzek. Dobrze, mamy kolejne wspomnienie zmarłego. Dobra, jest, to jest ojciec Zitana, tak? Z tego co kojarzę, z kill-offem. Tutaj również on ze swoją żoną, czyli z matką Itana. Znów on z kill-offem. Patrzy na coś. Chyba na matkę, tak? Nie. Włącza windę. To by było ostatnie. Jeśli on włącza windę, to znaczy, że już tą osobę... Kto tam jest? Nie mówcie mi, że to jest matka Itana. Tak, to jest matka Itana. Przyszedł razem z nią. Odprowadził ją do windy. Potem poszedł po kill-off. Nie, po kill-off poszedł na samym końcu. Kill-off chyba poszedł na samym końcu. Czyli tak. Przyszedł, odprowadził matkę Itana. Spuścił ją na dół. Bo on tutaj nie ma kill-offa, tak? Poszedł po kill-off. I poszedł w tamtym kierunku. Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. To na pewno szczury. Nie, nie wydaje mi się. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł spokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dale, co się dzieje? Czyżby on ją utopił? Nie, uszkodzi Dale. Zamek. Dale, co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Ojciec chciał uratować Itana. Matka chciała go chyba zabić. Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Ojciec Zitana utopił ją. Żeby chronić syna. Kolejny fragment znajdziemy tam. Najprawdopodobniej w tym miejscu, w którym... Nie, jednak wcześniej. Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona ciągle cię szuka. Musisz stąd iść. Wiesz, którędy. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna.
Mamo! Mamo, gdzie jesteście? To brat i tam. Zajmę się twoim bratem, idź już. Okej. Okay. Zabił swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Tylko co to było? Spróbujmy jechać dalej tym wagonikiem. Może odkryjemy jeszcze coś dalej w tej kopalni. Czekajcie, tutaj też jest jakieś wejście. Czyli on zabił własną żonę, która była tak jakby opętana. Co tutaj jest? Tylko kolejna ślepa uliczka? Nie. Idziemy w dół. Coraz niżej, chyba do miejsca, w którym zjeżdża ta cała winda. Z góry. Jak głęboko ta droga prowadzi, Jezu. Już przecież tak nisko. Kolejne wejście. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nie idź dalej. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nasz rytuał się nie powiódł. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, brama do morskiej istoty pozostaje zamknięta. Czekajcie, czy jest coś na drugiej stronie tej kartki? Nie. Dobra, ale zanim tam pójdziemy, to zakończymy dzisiejszy odcinek, a wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na fanpage, na grupę w sumie, Kurczaków Iwana, gdzie możecie znaleźć różne rzeczy poza tymi, które są na YouTubie oraz zapowiedzi odcinków. Niektóre odcinki są wcześniej na Kurczakach niż na moim kanale, więc warto tam zajrzeć. Poza tym możecie się tam reklamować, możecie zostawić coś ciekawego po sobie. Również na grupie, jak i pod filmem. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, a tymczasem trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka w Zaginięciu Ethana Cartera. Yo.